Wnet. Marek Jakubiak, były poseł, czynny polityk, przedsiębiorca. Dzień dobry. Jakiś kłopot? <g humble> nie, wszystko jest w porządku. <g impulse> tak. bo Dzień dobry, witam ma, Państwa. Mam jakiś problem. Wie pan, wie pan, wie pan, <gasseal> Ale jaki ja pan... głos, jakbym miał umierać czy coś? <g hum> nie, 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 już nie, nie muszę dzisiaj. Dość ły, 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 osób ważnych które, ły, i sympatycznych, które przeszły na drugą stronę. Miałem taki kłopot, bo Piotr Apel też tutaj przyszedł Aha. o 16.00 i też cholera jak go przedstawić. Bo okazało się, że jest jakimś szefem Koalicji Polskiej w województwie łódzkim. Pan by pan Panie Marku, to... może pan do mnie mówić? Panie Marku. Panie Marku, wpadłby pan na to, że, że Piotr Apel będzie szefem Koalicji Polski w Łódzkim? Włódzkiem? Znaczy, Koalicja Czym Polska, by bym jednak odróżniał Koalicję Polską od PSL-u, bo teraz, z tego co ja słyszałem, PSL ma wejść do Koalicji Polskiej jako jeden z organizmów, czyli Koalicja Polska ma podobnie działać jak Konfederacja. Ja tylko przypomnę, że wtedy, kiedy ja mówiłem o Federacji, o takim układzie politycznym wewnątrz partii, która pozwoli na wejście do parlamentu Małą partią, to natychmiast się na śladowce znaleźli i PSL załapał. O co w tym wszystkim chodzi? No ale myśli pan, pan, pan panie Marku, że im w to pójdą? Że Myślę, pójdą. Pójdą partię, Myślę, że, że, że pójdą? Myślę, że pójdą. 120-paroletni to odłożył na, na wierzch. Znaczy, PSL będzie dalej, będzie dalej. Samo wejście do. Był taki moment, pamiętacie państwo, konfederacja weszła do, do parlamentu. To Korwin-Mikke mówi, ale robimy dwa kluby. Bo tak miało być. Natomiast te federacyjno-konfederacyjne organizacje, czy, czy na przykład Koalicja Polska, to też koalicja Są po to, żeby małe organizacje mogły wejść do parlamentu, po prostu No i kukis jako mało, mała organizacja jest w parlamencie Widmo Widmo <laughs> Organizacja Widmo No właśnie, a, a co się dzieje z Pawłem? Nie mam to... pojęcia Bo cicho, znikł Nie mam pojęcia nie ma pan. Po to prostu Paweł wie, że e, mam nadzieję, że wie, że zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił. Ale zniszczył ruch, co zrobił. Nie. Ale wie pan, bo ja, ja lubię rozmawiać na tematy, które ja rozumiem, tak? Czyli w, w tematach, które pojmuję. Tego tematu nie pojmuję, po prostu zwyczajnie. E, to, to jest tak. Ale nie głowił, nie pan, Wie pan, pan KUKI z musieli... 15, ja byłem taki dumny z tego, że byłem w KUKI z 15 na samym początku. 41 posłów, każdy od Siła. czasu do lasa. ale my byliśmy tak zgrani, tak, te nasze spotkania były tak urocze, że ja, autokrata, w, musiałem, że tak powiem, młodzieży głosu wysłuchać, wziąć pod uwagę jako wiceprzewodniczący tego klubu i przez dwa lata było super, potem coś się stało. Od dwóch lat. Wtedy, kiedy rozwalono prezydium klubu z 15, z 15 szedł absolutnie w jednym kierunku. I teraz ekran jest taki, że Paweł Kukis, który miał 21%, ponad 21 po no. lat temu, 5, teraz nie kandyduje, wspiera Kośniaka-Kamysza. Jak to wyjdzie? Mamy pocztę kampanii. 99 dni do wyborów, już są wszystkie konie rozstawione, stoją, jest czarny, Aby jest Aby nie było konie. tak, jak dobry, z moją kandydaturą na prezydenta Warszawy, którą Paweł Kukis że tak powiem, na śniadaniu mnie gorąco prosił, żebym się podjął reprezentowania KUKI z 15 w wyborach warszawskich, a w trakcie kampanii wyborczej się ode mnie odwrócił. Hmm. I oby nie było tak samo w kampanii z Kamyszem. A Kośniak Kamysz to jest polityk z przyszłością, bo on nie jest taki stary wbrew pozorom. Młody ja mam kłopot jeszcze. tutaj z odpowiedzią, dlatego że jako niaka kamysza osobiście bardzo dobrze znam. Myślę, że mogę powiedzieć tak, dlatego że trzy lata siedzieliśmy w jednej ławce. Ja widziałem, jak on się uczy yy, yy, swoich przemówień, ja widziałem, jak on ewoluuje, jak on. Nauczył się w ciągu kampanii wyborczej przemawiać e, z trybuny e, i faktycznie mu to genialnie wychodziło w połowie, aż mu w pewnym momencie pogratulowałem wystąpienia, bo było takie porywające, takie na, naprawdę takie wodzowskie. E, no, a, a teraz ja odnoszę wrażenie, że znowu chyba się coś zmieniło, bo niestety, ale e, pan prezes Kosiniak Kamysz w tej chwili no, jest taki ciepły, że po prostu. No, ale on przez chwilę był w tej całej koalicji europejskiej. To może tam się taki ciepłoty, że jest taki aż, aż taki. No ja, nie ja, ja mówię w tym kontekście ciepły, że on jest po prostu no, taki dobry, y, 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 że aż nie wypada wygrać. No. Ja też o tym mówiłem, że jest y, do dorany przyłóż, jak Szymon Hołownia, Też miał taki być chłopak dorany przyłóż. Taki... A ja uważam, że tam przez Hołownię jakiś arogant występować zaczyna. Że tam akurat pokazywać się zaczyna druga jego twarz. Człowiek z Zakotary, który. <noise> pół życia za Kotarą, że tak powiem spędził komentując Medialnego to, co na się pewno. na scenie dzieje teraz nagle wyszedł na scenę i zaczyna pokazywać, no tym, tym tym ostatnim swoim spotem, no to po prostu mnie to krew zalała i takie dyrdymały tutaj opowiadanie takich dyrdymał, ja nie wiedziałem co oni, bo ja nie wiedziałem jakie to drzewa są co to jest jakieś no, ja, ś... tak, bezczelność do kwadratu ściema bezczelność do kwadratu a jak zobaczył jaka fala, chciał przyspanować TVN-owi tak mi się zdaje, a że po Japie dostał i od SLD i dostał od wszystkich w zasadzie i JPO również, no to się chłop za głowę złapał. No ale, ale prawdę mówiąc, a czy komukolwiek normalnemu powiadam się, normalnemu, podkreślam to, przyszłoby do głowy robić sobie żarty z, z tragedii smoleńskiej? No był taki Czyż polityk, jakiś... który wjechał, miał też 40 posłów, chociaż niższy wynik niż Kukis, nie, trochę wyszczęś, ale 400 posłów miało nazywał się Janusz Palikot. To powiedziałem mu, że jemu się marketingi pomyliły. Ale Chołownia nigdy nie był przedsiębiorcą, bo w, w przedsiębiorczości marketing trochę inaczej działa niż w polityce. I tu się palikotowi trochę pomyliły marketingi. On zadziałał praktycznie jak człowiek przedsiębiorczy, to znaczy, inaczej mówiąc, milion dolarów zainwestowany w marketing, 1% udziału w rynku. Tak mniej więcej równanie brzmi w, w rzeczywistości gospodarczej. I on myślał, że jak on z tymi pistoletami, z tymi penisami, z tymi łubami świńskimi będzie chodził, to on będzie coraz bardziej popularny, a był coraz bardziej śmieszny. I Należy brać pod uwagę, kadencji. tak jak teraz chołownia. ja myślę, że to był punkt zwrotu na samym początku, no jest po prostu. Jak... pierwszy dzień kampanii i, i po projekcie. Po prostu raz się odezwał. Ale wiecie państwo, ja się śmieję, bo to przecież naprawdę nie trzeba nie mieć wyobraźni, nie wiem, jakieś, ale, ale dla własnego narodu, historii własnego narodu jest parę momentów w, w naszej historii, gdzie szydzenie z tego albo wykorzystywanie tego w kampanii Wyborczej, jakichś tragedii narodowych. To jest po prostu zwyczajnie jakaś bolszewia. No. My, a w studium Marek Jakubiak były poseł, aktualny polityk, pozaparlamentarny i przedsiębiorca. Panie Marku, a w ogóle o co chodzi z tym hołownią? Pan na takiego nosa byłego. Posła, to co pan czuje, to jest jakiś szwindel? To jest... Nie, to jest to samo co z Ryszardem Petru. To jest, to jest po prostu, pojawia się nagle gość, tak jak mówię, z Zakotary, który nagle. Ale po co się ma 8-10%? Jeszcze nikt go nie zna, już ma 10%. Pamiętacie, Ryszarda Petru, jak się nowoczesna pojawiła? Ona miała 10% następnego dnia, a Rysiek mówi, Zawo przepraszam, jeszcze partii nie mamy, ona jest w rejestracji dopiero. No więc. Po prostu zwyczajnie gdzieś karty są rozdawane. Mniej więcej w kołach, pe w kołach pewnie e, e, ludzi zrezygnowanych Platformą Obywatelską to się stało. E, a wspierających mocno e, telewizję e, jedną e, z telewizji. E, I te koła, które się odsunęły od Platformy Obywatelskiej zaczęły alternatywę dla, budować dla Platformy Obywatelskiej. Ale z tego co widzę to, e, to wolę ryśka. Rysiek był może to nie, no na Nie, naryska nie można było się obrazić, można było się pośmiać. Nie? Natomiast a ten obraża, więc to jest zupełnie. A tam, tu, tu nie ma śmieszności, tu nie ma sześciu króli. Nie. Tutaj jest gość, który z premedytacją takie rzeczy robi, a potem nawet się wykręci z tego nie potrafi za bardzo. Nie, to jest projekt, pan myśli, na latać na jedną kampanię. Nie. To jest, żeby on dotrzymał jakąś energię właśnie do, do wyborów parlamentarnych, czy on teraz tym, ma polityka tak, gaz. Polityka polska ma tą właśnie cechę, że nie ma planowania, że to jest wszystko. Od akcji do reakcji, od akcji do reakcji i, i to społeczeństwo, ci ludzie my wszyscy, którzy starają się interesować polityką, już sami czasami nie wiedzą o co chodzi. Bo to jest akcja-reakcja, akcja-reakcja, a na końcu bonanza, nie? Akcja-reakcja, prezydent Andrzej Duda też jest akcja-reakcja, też jest szarpanie się od A się co, nie, nie był? No, pytam, przecież Andrzej, Andrzej Duda był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, bo nikt inny nie chciał. No, ja, ja taki wniosek wyciągałem, bo przecież i tak nie wygra z Komorowskim i on został wystrzelony. On na, na strzał został wystawiony tak naprawdę. No i wygrał. I Fajnie. proszę bardzo, ale tu się przysłużył Paweł Kukis, trzeba mu to powiedzieć, że skoncentrował, jakby brzydko mówiąc, skanalizował troszeczkę, uporządkował, że tak powiem, ten niezadowolony elektorat Platformy Obywatelskiej i. Czego ja jestem najlepszym dowodem, bo to Platforma Obywatelska zadecydowała, że ja będę w polityce, bo szpieg tak krew zalała, że mówię już dość tego, e, idę do polityki. E, więc e, tak Andrzej Duda został prezydentem ku zaskoczeniu wszystkich, a szczególnie Bronisława Komorowskiego. No, ale... Został prezydentem, Komorski został byłym prezydentem, a teraz jak sobie radzi? Bo pan ogląda od początku roku, nie tylko, ale weźmy, że ten rok, mamy 6 lutego. No. Mieliśmy już zaostrzenie kursu, mieliśmy taką liberalizację, bo pan prezydent miał taki wywiad, kiedy mówił, że być może związki partnerskie takie, że ktoś się wspiera, że tak. to nie że dwóch homoseksualistów, ale jakieś inne a, możliwości. To. Więc te, takie są dziwne ruchy, być można powiedzieć, w sposób prezydenckiego dochodzą. Jak pan to Proszę Państwa, ruchy LGBT działają na bazie wykorzystywania naszych autentycznych i wrodzonych sił empatycznych. Polacy są bardzo empatycznym narodem, który bardzo współczuje, płacze, płacze nad, nad ludźmi cierpiącymi. Bardzo łatwo rozchwiać, jest bardzo wrażliwy naród polski, bardzo łatwo. A tymczasem w niektórych sprawach my jesteśmy betonem. To to są dzieci, to jest rodzina, to jest religia i nasza historia. To po co ten ruch, ten wywiad dla nika wprost pana prezydenta, gdzie no, swoje twarde stanowisko, które miał do tej pory w tej sprawie, w sprawie związków partnerskich zaczął delikatnie niuansować. Mogę panu dać telefon do pana prezydenta, bo ja nie czuję się na siłach odpowiedzieć na to pytanie. No, ja sam nie rozumiem skąd się to w ogóle w narracji Jako były poseł, no taki polityk to nie jest czynny, jak pan to rozumiał? Nas, znaczy, ja rozumiem to tak, że chcesz sobie poszerzyć wizerunek, ale to, to, to nie to tak. To jest no. rozsądne, to jest, jakby pan był co bym pan mu powiedział. Idź w tą drogę. Andrzej to jest kierunek na zdobycie kolejnych głosów. Ja wiem tylko jedno: że człowiek, który, który, je, który jest każdym, nie ma własnego wizerunku, tylko jest każdym wizerunkiem, nie jest człowiekiem. A wygrywa się wybory wtedy, kiedy się jest klarownym i klarownym przekazem. Może się ludzie nie zgadzać, mogą się z częścią tych poglądów nie zgadzać, ale prezydent Rzeczypospolitej to musi być człowiek, taki ojciec narodu. I, I tyle gadania. No. Dlatego się burzę, jak widzę, że ludzie idą na przykład taki właśnie pan Hołownia, już nie będę jeszcze jednego wymieniał, bo znowu tam, który nie, nie ma pojęcia w ogóle o czym mówi. Nie? Dlatego, że dzisiaj proszę państwa kancelaria prezydenta to jest prawie tysiąc osób. To jest budżet miliardowy. O czym ci ludzie w ogóle mówią? Oni chcą być prezydentem. Dlaczego? Bo chce. Jak na razie no. Szymon Hołownia ma problem, żeby nad sztabem zapanować. To nie jest taki duży... No bo tam bo się przypinają, się przypinają, przypinają się ludzie. On nie zna tych wszystkich ludzi. To był też powód pewnie rozterek Pawła Kukiza, że naokoło się zaczęli zjawiać ludzie, którzy się zaczęli do niego uśmiechać. I on coraz większej nabierał nieufności. I ta nieufność po prostu na stałe w sercu jego zagościła, no i go doprowadziła do miejsca, w którym jest. O Bosaku rozmawiamy, czy nie chce pan? No ale jest w ogóle no jakiś jest, temat. Zebrali podpisy, mają już oficjalny komitet tysiąc Super, podpisów, no. jako pierwsi. No dobrze, no. Widać, wszędzie chcą być pierwszymi. No dobrze, są, są pierwsze. To może dobrze, zostawmy konfederację. A tymczasem na boku. A tymczasem ostatni będą pierwszymi. No właśnie, żeby ktoś się ostatni zarejestruje to może do konfederacji, bo to już było, o tym żeśmy rozmawiali nie raz, nie dwa. No tak. Po co mnożyć te cytaty w wojnie? Sądy to wydaje się być ciekawsze, bo to ludzi cały czas po pierwsze interesuje, a po drugie to jest chyba ważne dla biznesu. Jak pan odczytuje, to mamy teraz kolejne jakieś sceny, darcie, jakieś oświadczenia w Olsztynie przez prezesa sądu tego sprzyjającego PiS-owi. Pan już w swoich biznesach kalkuluje ryzyko sądowe? A przepraszam, ale to ryzyko sądowe, to my mamy non-stop od początku, tu nic się nowego nie staje. No proszę nie państwa, ja miałem do... kiedyś powiem państwu, może nie... to będzie dobre podkreślenie, bo nie chciałbym na ten temat nawet rozmawiać, dlatego że tak naprawdę nie ma o czym rozmawiać. Jeżeli ja uważam, że sędzia, powiem Państwu, jakim ja bym był sędzią. Na przykład, gdybym ja się podjął bycia sędzią, to od chwili, kiedy wieszam sobie łańcuch i reprezentuję sprawiedliwość Rzeczypospolitej, nikt nie miałby wpływu na moje poglądy. Ja bym rozpatrywał sprawę, czyli bym rozmawiał w sprawie. A nie w polityce. I to jest tak, że od sprawiedliwości sądu zależy życie, zale zależy powodzenie, zależy sprawiedliwa Polska. E, I ci ludzie muszą sobie zdawać z tego sprawę. I ja wierzę, chcę wierzyć w to, że większość sędziów w Polsce dokładnie ma takie przekonanie, jak przed chwilą powiedziałem. Przecież oni się kilkanaście lat uczyli żeby właśnie takimi sędziami być. No. I jak tutaj jeden sędzia, drugi sędzia, trzeci sędzia w politykę wchodzi i zaczyna jakieś opowiadać. Ja mam przyjaciół sędziów i oni mówią, że reforma jest potrzebna, dlatego że oni przy swoich znajomościach ze sądów rejonowych nigdy nie wyjdą. Trzeba mieć układy, żeby wejść do sądu najwyższego, do sądu Okręgowego. drugiej stacji, a w to, co się dzieje w sądach okręgowych, to po prostu włosy dęba stają. Hmm. Tak więc powiem Państwu tak. Ale ten dualizm mówiąc, prawny, bo o tym się mówi, że no teraz to odpowiadam. firmy. Dualizm prawny odpowiadam Miałem cztery identyczne sprawy. Dwie wygrałem, dwie przegrałem. No, może były na trochę różne, Nie, albo inne, identyczne. Był, inne był nastrój sędziego. Identyczne. Dwóch sędziów było. I teraz pytanie brzmi, czy to właśnie tak sprawiedliwość wyglądać ma? Czy to właśnie na tym polega, że to jest po prostu chybił trafił? No tylko teraz dochodzi panu w interesach jeszcze kolejna zmienna. Nie dość, że są różne wyroki w tych samych identycznych sprawach, to jeszcze od tego każdy wyrok będzie mógł być podważony, bo wydał nie taki sędzia, jak się innemu a sędziemu ba, podoba. To się tak sędziom już, wydaje, ale to, to w drugą stronę też może działać, prawda? Bo jeżeli to jest tak, że sędziowie mówią, no dobrze, ale ten sędzia jest z tego KRS-u, a ja pójdę i powiem, przepraszam, a ja pana nie uznaję, bo pan jest tam tego krs To już mamy wykładniczy wzrost no. niepewności. Tak no i sędziowie i, I w to idą no i pan siada w, Nie wszyscy. W, w swoim gabinecie za biurkiem, pan setki tysięcy miliony złotych decyzji do podjęcia, tak? bo każda decyzja jest warta ileś tam tak. pieniędzy I, i, i ma pan ten system sądowy który jest jaki jest ciekawe co będzie, bo wiecie państwo jak się uprawia wyrok to tam się stawia taką pieczątkę, że sąd w imieniu Rzeczypospolitej wzywa wszystkie organy państwa, w tym policję i tak dalej, i tak dalej do przymuszenia do wykonania wyroku i tak dalej. Pytanie brzmi, a jak policja zacznie na przykład mówić, a ja przepraszam bardzo, ale to, co, co to za wyrok? Ten, to, nie no ten, to, to nie ten orzełek. Ale to może tak być. E, e, tak, albo urzędnik jakiś skarbowy powie, ale to, to nie ten sędzia, to tamten. E, to, czy sędziowie sobie w ogóle zdają sprawę? Przecież o co chodzi? Chodzi tylko i wyłącznie o dwa sformułowania. Jedno sformułowanie konstytucyjnie zapisane. Piętnastu sędziów do KRS-u wybiera się spośród sędziów. Kropka. Nie ma żadnego sformułowanego poglądu, kto ma ich wybierać. Więc na piśmie nie, no, w, ale... drugiej, w, drugiej, w, drugiej, w drugim momencie. Yy, yy, I to oni podważają na tej bazie KRS iz, Izba Dyscyplinarna. No przecież ktoś musi, pytam, czy ten wypadek złodzi teraz tego sędziego to, to, to jest normalne który obniżył wyrok że dla mordercy i zwałciera dziecka gość mówi że że tak naprawdę te dożywocie to jest dla tych którzy zabijają dwu kilka razy uderzając w głowę a raz uderzając w głowę to to, to nie jest morderstwo z premedytacją a przepraszam, zapomniał o tym, że dzieciak organy ma porozrywane przez tego debila z Portugalii. W ogóle ma nie chcę mi się na ten temat mówić w ogóle. No. Na dzień, to już opisy musimy zostawić w wyobraźni, jeżeli nie trzeba niczego tego wyobrażać, ale to jest taki przykład. I teraz, I teraz, co z tym zrobić? Prezydent podpisał ustawę dyscyplinującą. No i dobrze, dobrze. dobrze. No i dobrze. niech to się dzieje. No. Zobaczymy. Konstytucja została zawarta na 10 lat. Przepraszam uprzejmie, wszyscy to wiedzą. Pytam się dlaczego. Po 10 latach nie została nowelizacja konstytucji zrobiona. Komu to pasuje? No, jeżeli tam jest, proszę pana, 80 słów niezwłocznie, a wiemy, że niezwłocznie już nie znaczy niezwłocznie. Czy nie wiadomo, co znaczy. Nie wiadomo, tam musi być 14 dni, tam musi być 7 dni wpisane, tam musi być 30 dni wpisane, a nie może być miesiąc, bo są różne miesiące. Nie może być niezwłocznie. Tam musi być. Niestety musimy napisać konstytucję praktycznie od nowa. I musimy sądom zabezpieczyć. I uwaga, proszę Państwa, nie dajcie się zwieść, ani szczególnie sędziowie. Sędziowie zgodnie z konstytucją mają rozstrzygać spory bez żadnych nacisków. Czyli oni muszą być niezawis. Chciałem powiedzieć, niezawisni. Niezawisni. Niezawiśli. Niezawiśli. Nie mogą zawisnąć. Wobec wykonywanych czynności procesowych. Dobra, na koniec. Kto wygra wybory prezydenckie? Proszę pana, prezydenckie wybory wygra. Tudam, tudam. Jeden z kandydatów, no tak to trzeba to określić. No, nie, nie chcę tak mówić, dlatego że. Pierwsza tura, druga tura. Zaraz mi się przypomina jedno z radi radio z ulicy Czerskiej, gdzie padło takie pytanie, i ktoś powiedział: Nie chcę wymieniać nazwiska, bo i nie to miejsce, że trzeba by przejechać za konicę tak w ciąży na pasach po pijaku, żeby nie wygrał. Eee, i przegrał. Adama Michnika. Tak jest. Więc y, y, szczerze mówiąc, y, nie, nie będę tutaj testował, bo jeszcze różnie może być. Różni kandydaci się jeszcze mogą pojawić i y, y, prawdę powiedziawszy, zobaczymy. Anegdotka na koniec kiedyś tego cytatu w drugą stronę użył Tomasz Lis wobec, w obecności pana redaktora Adama Michnika. Dotyczyło to wyborów w Stanach Zjednoczonych. Pan hmm. Tomasz Lis powiedział, że pani Hillary Clinton musiałaby przyjechać z zakonnicy PNR. I, no, i proszę. I wtedy nagle zaczął krzyić. Nie, nie, nie mów tego, to przeklęta fraza. Ale niestety Tomasz Lidz do dokończył i wybory w poszły Ale jak... zobaczcie państwo, że jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, zobaczcie, oni mają to samo, dokładnie co jest w Polsce to się To dokładnie to samo się dzieje. Tylko, że tam w inny sposób trochę, bo nie mają gdzie na skargi jeździć. Ale gdyby demokraci, a ja uważam, że to już nie są demokraci, że to już jest lewactwo, wszelkie maści, zobaczcie co oni wyprawiają. I to samo się dzieje w Polsce. No po prostu zwyczajnie nie jesteśmy Pępkiem świata i, e, że tak powiem, ten kierunek lewacki wychodzą, wywodzący się z francusko-niemieckich idei. E, o zasięgiem swoim zaczyna Stany Zjednoczone do tym. mieliśmy się. kończyć, bo mi jeszcze jeden telefon, ważny na nas czeka, ale ja miałem o tym opowiedzieć, dla Oko Prez był wywiad z panią. Holland. Agnieszko Holand to taka reżyserka. Jest na portalu, ja w ogóle pole polecę, trudno. Konkurencja okopres, Warto ten wywiad z Agnieszką Holland przejrzeć, Tam są jakieś po prostu niesamowite rzeczy, bo intelektualiści polscy. Pan Andrzej Seweryn, mhm. pan Przoniak, pani Holand, pan Michnik i, i kilka innych osób. Jakiś tam syn pana Smolara zdaje się też się znalazł. No takie towarzystwo po trochę wzajemnej adoracji spotkało się z Manuelem Macronem już o dwudziestej tak jak był tutaj w Warszawie 3, 3 lotego i trochę ujawnia kulis tego, kulis tego spadania odsłania Agnieszka Holland w wywiadzie no i tam już panu cytuję, żeby pan mógł to się tego odnieść, bo to w ogóle jestem ciekawy jak pan to to, to powie urodę smoltoków to nie to nie, kto był, to nie, to, to tutaj nie. I urodę, i mówił po francusku, jaka była kolacja, to nas nie interesuje. Hmm, interesuje nas. Ten fragment. Nasze Te, wypowiedzi były różne, od bardzo osobistych, niektóre dość rozpaczliwe, że Francja ratowała polską demokrację, żeby Francja ratowała polską demokrację przez katastroficzną wizję, która, którą roztoczył Krzysztof Warlikowski, że po jakiejś próby diagnozy sytuacji w Polsce mnie się wydawało, że nie ma co tworzyć księgi skarg i zażaleń albo stosować sobie autoterapię z politycznej depresji w Polsce. Sama mówiłem o tym, co Francja mogłaby zrobić, żeby wesprzeć bitwę o praworządność w Polsce. Relacja ze spotkania no panów intelektualistów no, z panem Ale to Macronem, niech oni na kolację nie idą w ambasadzie francuskim. Niech na kolację nie idą, tylko zakładają żółte kamizelki i idą walczyć o demokrację we Francji. No. Natomiast proszę państwa, jedna z tych nazwisk, nie będę tutaj ujawniał w tej chwili. Wtedy, kiedy Platforma Obywatelska działała, zgłosił się do mnie jeden z tych artystów, że chciałby robić film o Andersie. I, e, I kiedyś spotkałem się z nim, uwaga, w restauracji Sowa i Przyjaciele, <grystanie> tylko mnie nie nagrywali. I proszę państwa, e, powiedział takie oto zdanie, że był w Ministerstwie Kultury i pani mu powiedziała na korytarzu, pan o jakim o jaki filmie mówi? O Andersie. Tu się proszę pana tego nazwiska nawet głośno na korytarzach nie wymienia. I się skończyła dotacja. To jest tak tytułem y, tych wszystkich y, reżyserów, tam głównie nie wiem, kiedy aktor intelektualistą, no ale niech im będzie. I tak, y, y, proszę państwa, można wejść, press wyszukać y, w jakiejś wyszukiwarce internetowej dwa dni temu wywiad pani Pani Agnieszka Holland bardzo. Mieszkająca ładnie, na stałe w Pradze, zdaje się. W Pradze albo w Stanach. Ta, ta, ta. Opowiada, jak to się prosi Francję o ratunek. Tak jakby już tamta strona liberalna się pogodziła z tym, że żadnych wyborów nigdy w Polsce nie wygra i musi prosić o interwencję zewnętrzną. Ale, ale co oni liczą, że Francja, coś, że niby wsiądą w te swoje leklerki i tu przyjadą. O no, co im chodzi w ogóle? Nie wiem, może jakimś groszem no. sypną. Tak. Marek Jakubiak, były poseł, polityk, był państwa gościem. Dziękuję Dziękuję uprzejmie. dobry nocy życzę.